Jacek Dziedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego PiS. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, pani premier Szydło powiedziała o ataku terrorystycznym w Londynie wczoraj: nieumiejętne prowadzenie polityki migracyjnej. Rzeczywiście? Myślę, że to jest ocena błędów polityki migracyjnej wszystkich krajów Zachodu ostatnich kilkudziesięciu lat, bo przecież istotnie zmieniła się struktura społeczna tych państw i w taki sposób, że jednak nad pewnymi sferami, nawet terytorialnymi, te państwa nie panują. Nad pewnymi dzielnicami prawo tam nie obowiązuje, społeczności nadmiernie rozrośnięte, które nie chcą się asymilować z wartościami świata Zachodu, tworzą jakby własne enklawy i w tych enklawach większość oczywiście żyje spokojnie i normalnie, chce pracować i żyć dla swoich rodzin, ale są też takie, które powodują właśnie agresję wobec świata Zachodu, wobec naszych wartości, wobec naszej cywilizacji i stąd te zamachy przecież. One się już pojawiają niemal z miesiąca na miesiąc w różnych miejscach w Europie. Ale agresorem był Brytyjczyk, urodzony w Wielkiej Brytanii. No dobrze, ale zrezygnujmy z tej poprawności politycznej. Dobrze, Brytyjczyk, no, ale zarażony pewną ideologią, zmienił nazwisko, gdzieś w jakimś środowisku przecież funkcjonował, nabrał tej nowej tożsamości, tak, i dokonał tego zamachu. Z czegoś to wszystko wynika przecież. Z agresywnego, radykalnego islamizmu, rozumianego jako forma ideologii. Jaki pomysł ma Prawo i Sprawiedliwość na reformowanie Unii Europejskiej? Jaka ta Unia Europejska powinna być? Przede wszystkim... Czy powinniśmy, przepraszam, wyjść z tej Unii Europejskiej? Nie. I chcecie nas wyprowadzić? To są bzdury. Prawo i Sprawiedliwość było za wejściem Polski do Unii Europejskiej, nawoływało w referendum w 2003 roku, żeby głosować za. Jesteśmy za tym, żeby Polska była w dwóch wielkich strukturach świata Zachodu, czyli w NATO i w Unii Europejskiej. Natomiast dzisiaj musimy zadbać o to, żeby Unia Europejska przetrwała. Tu nie ma dylematu, czy ktoś chce wychodzić, bo nikt nie chce wychodzić, tak. Tylko czy Unia Europejska przetrwa? Chcemy, żeby przetrwała. A żeby przetrwała, to musi się mocno zreformować. Ale przeciwnicy właśnie mówią, David Cameron też nie chciał wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale jego polityka doprowadziła jednak do Brexitu. Pytanie, czy polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości nie doprowadzi do Polexitu? Moim zdaniem do Brexitu doprowadziła nie polityka Davida Camerona, może on jakieś drobne błędy popełnił, polityka czołowych przywódców europejskich, zwłaszcza urzędników brukselskich, którzy lansowali tezę więcej Europy w Europie, budujmy federacyjne państwo europejskie, i Brytyjczycy się tym zniecierpliwili, bo tego po prostu sobie nie życzą. Duża część społeczeństwa brytyjskiego, bo wiadomo, że podział był prawie pół na pół, ale przeważyli jednak ci, którzy sobie tego nie życzyli. I to jest właśnie ten błąd, w który brną euroentuzjaści. Dzisiaj mamy paradoksalną sytuację. Do rozpadu Unii Europejskiej, tego marzenia wielu Europejczyków, mogą doprowadzić euroentuzjaści swoją niemądrą, nieroztropną polityką, taką nadmiernie przyspieszającą proces integracji. I co premier Beata Szydło może zrobić w tej sprawie? Albo też Jarosław Kaczyński, nie który tylko my, przybywał w Londynie. Nie tylko my, wszyscy rozsądni politycy, którzy uważają, że Unia Europejska powinna się zreformować, powinna przede wszystkim dbać o to, żeby zachowany został wolny rynek, bo to jest największa wartość, którą Europa, żeby nie konfrontować się z NATO, nie konfrontować się ze Stanami Zjednoczonymi, tylko uważać, że to są siły komplementarne. Ale Jarosław Kaczyński chciał budowania nowej armii unijnej. Ale nie w konfrontacji z NATO, jako komponent uzupełniający, ściśle współpracujący. Czyli z NATO. Czyli powinniśmy jednak budować tą nową armię unijną. Nie ma problemu, można to zrobić, ale nie na zasadzie takiej, że wypychamy Stany Zjednoczone z Europy, rezygnujemy z NATO jako parasola ochronnego, tylko jako komponent wzmacniający, uzupełniający. Pan, panie premierze, mówi o tych punktach, bo wymienił pan dwa z tych... Panie, jeszcze pan jest premierem, nigdy jest nie wiadomo. Nie aspiruję. Każdy buławę. Panie ministrze, pan wymienia te cztery punkty, o których pani premier mówi w deklaracji, które powinny się znaleźć. Tak. Deklaracji rzymskiej. One w tej deklaracji są. Dlaczego pani premier walczy o coś, co w tej deklaracji już jest? Pani premier wypowiadała się w tej sprawie w momentach, kiedy jeszcze ta deklaracja nie była pewna, a właściwie ona się dociera do ostatnich godzin, do ostatnich... Tak, ale ten draft powstawał już od kilku tygodni, także... Pytanie, czy pani premier nie walczy o coś, co już jest, po to, żeby nie ogłosić sukcesu później, tak? Chociażby mówił tutaj Leszek Miller. Powtarzam, takie rzeczy, takie deklaracje się wykuwają do ostatniej chwili i moim zdaniem wykuwać się będą do jutra. I te postulaty, które pani premier, wydaje mi się oczywiste, wnosi,
i wydaje mi się, że one są dobre dla Europy, powinny po prostu w tym dokumencie być i myślę, że w celach też negocjacyjnych tak się wyostrza tę sprawę. A one się znajdują teraz w tym dokumencie, który, jak pan mówi, powstaje do ostatniego momentu, dlatego, że Polska zgłaszała te postulaty? Myślę, że nie tylko Polska, bo to jest też rzecz, którą podziela szereg państw Europy Środkowej, ale myślę, że też jest sporo roztropnych polityków na Zachodzie, którzy też uważają, że wolny rynek jest podstawą, że z NATO nie wolno się tak konfrontować. To są rzeczy oczywiste. Ale chyba tylko pani premier groziła, że może nie podpisać deklaracji. Pytanie, czy to jest potrzebne, takie grożenie. To już jest druga sytuacja po tej szarży brukselskiej. Moim zdaniem trzeba sprawy stawiać jasno. Jeżeli, powtarzam, my nie chcemy, żeby Unia Europejska się rozpadła. Jeżeli by miała być jakaś deklaracja znowu marzycielska w cudzysłowie i nierealistyczna, która znowu by po prostu rozsierdziła czy zdenerwowała poszczególne narody europejskie, to mogłoby dojść do kolejnego exitu. Przecież to nie jest wykluczone. Holandia jest po wyborach i widzimy, że ten czarny scenariusz się nie dokonał, ale przed nami różne inne wybory, nawet w większych krajach europejskich, i może być różnie. Wybór Marine Le Pen to byłby dla rządów Prawa i Sprawiedliwości czarny scenariusz? Myślę, że to byłby ryzykowny scenariusz dla całej Europy i ze względu na to, co Marine Le Pen deklaruje w odniesieniu do Unii Europejskiej, po prostu Frexit mógłby stopniowo okazać się możliwy. I w stosunku do tego, co deklaruje w sprawie relacji z Rosją. Na razie tą wartością wspólnoeuropejską jest to, że wspólnie, mimo różnych interesów jednak i różnych wrażliwości, zgadzamy się co do tego, że Rosja musi podlegać sankcjom za łamanie prawa międzynarodowego, za agresję, za wojnę, za rozbieranie terytorialne sąsiedniego państwa. Gdyby jakieś państwo się wyłamało z tej polityki sankcji, to byłaby katastrofa. A niestety tutaj takie podejrzenie jest uzasadnione. Panie ministrze, dlaczego to Jarosław Kaczyński, lider partii, jakby nie było, szeregowy poseł, jedzie do Londynu na spotkanie z Theresą May, z panią premier? Przecież pan May sam nie wierzy w to, co pan mówi. To nie jest szeregowy poseł. Nie wierzę w swoje pytanie, pytam. To nie jest szeregowy poseł i pan lider dobrze partii, wie. Lider pan, partii. Pan wie, właśnie dlatego to nie jest szeregowy poseł. Ale to nie pani premier powinna jechać na spotkanie? Już odpowiadam. To jest lider partii rządzącej, tworzący zaplecze dla tego rządu, możliwość bezpiecznego działania tego rządu. I tak jak się ten lider partii rządzącej z Angelą Merkel, nieoficjalnie również w Niemczech, z Orbanem już wielokrotnie, premierem, tu kanclerz Niemiec, tu premierem Węgier, tak samo się spotyka z premier Wielkiej Brytanii. Pozycji Beaty Szydło? My tak na to nie patrzymy. W naszym obozie politycznym, czy ktoś, kogo się osłabia, czy nie osłabia, wspólnie realizujemy po prostu wspólną agendę. W interesie Polski walczymy o polskie interesy i dzielimy role, tak? I moim zdaniem, i tutaj jest jeszcze dodatkowe uzasadnienie tego spotkania, Jarosław Kaczyński jest liderem partii rządzącej w Polsce, Theresa May liderem partii rządzącej w Wielkiej Brytanii i obie partie są w jednej grupie politycznej w Parlamencie Europejskim, w EKR. Jesteśmy w tej samej formacji politycznej w Parlamencie Europejskim. I wiceminister kultury potwierdza, że Polska nie chce dołączyć do Wielkiej Brytanii, która wkrótce będzie poza Unią Europejską. Absolutnie nie, wręcz nawet zawsze deklarowaliśmy i teraz Jarosław Kaczyński też w rozmowie z Theresą May to powtórzył. My żałujemy, bardzo żałujemy, że Wielka Brytania odchodzi z Unii Europejskiej. Ubolewamy nad tym. Uważamy, że to jest największa katastrofa. Teraz mamy 60-lecie. Może coś można było zrobić. Może dyplomacja Witolda Waszczykowskiego mogła coś zrobić. Moim zdaniem, do tego Brexitu moim nie doszło. Zdaniem, lobbować. Nie, moim zdaniem, jeżeli kogoś rozliczać za to, że się stał Brexit, to Junckera, Donalda Tuska, Martina Schulza, to byli politycy, którzy swoją retoryką wystraszyli Brytyjczyków. Donald Tusk powinien pójść siedzieć, mówiąc kolokwialnie, za zdradę dyplomatyczną? Powinien odpowiadać za to, co się działo po katastrofie smoleńskiej, a działo się oddanie śledztwa, czołowego śledztwa, czy głównego śledztwa, prawa do przeprowadzenia głównego śledztwa w sprawie katastrofy państwa polskiego, zginięcia 1/3 elity państwa polskiego, takiemu państwu jak Rosja, łącznie z dowodami materialnymi, przyjęcia niewłaściwej procedury prawnej w sprawie tego śledztwa. To były straszliwe błędy, które owocują do dziś i w relacjach polsko i w tym, że jesteśmy tak straszni w tej sprawie. A czy to rzeczywiście jest zdrada dyplomatyczna? Czy to jest rzeczywiście to celowe, jest takie sformułowanie, działanie? Jest takie sformułowanie w kodeksie karnym. Tak. I ono z powodu tego zapisu w kodeksie karnym są te zarzuty formułowane, więc innego sformułowania niż jest w kodeksie karnym używać nie można. Trzy kwestie na koniec. Antoni Macierewicz,
szkodzi obozowi władzy? Nie, nie widzę takiej sytuacji. Antoni Macierewicz jest dobrze spełniający swoje obowiązki. Wartością dodaną dla Prawa i Sprawiedliwości jest? Tak, jak najbardziej. Ja widzę też jego taką osobistą popularność politycznym w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości intensywną wzmacnia pozycję obronną Polski swoją polityką jako minister. A Witold Waszczykowski jako szef dyplomacji nie poniósł jednej kolejnej porażki, nie za dużo tych porażek, nie poniósł ani zmieniony chociażby może na Jacka Sariusz-Wolskiego. Ale jaka porażka? To, co się wydarzyło w Brukseli, to nie była porażka. No sam pan się teraz śmieje. A mówi pan o tym sporze o reelekcję przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Tak. To była polityka całego rządu. Całego rządu i naszego zaplecza politycznego, a nie tylko Witolda Waszczykowskiego. Moim zdaniem... Czy chce pan powiedzieć, że cały rząd w jakimś stopniu powinien zostać wymieniony? Może Beata Szydło powinna zostać wymieniona na Jarosława Kaczyńskiego, jak to jej Leszek Miller Darujmy sobie te złośliwości. Moim zdaniem... Może dla części opinii publicznej niezrozumiała ta szarża, jak niektórzy to nazwali szarżą, tak? Ale z drugiej strony moim zdaniem będzie owocować dobrze dla Polski, jeśli chodzi o postrzeganie naszej polityki, że jest taki kraj w Europie, który walczy o zasady, który nie pozwala ich łamać, a jeśli są łamane, to potrafi nawet samotnie, ale jednak powiedzieć nie. Jan Szyszko szkodnik? Nie, dlaczego? No, nie przeszkadza panu to, ile tych drzew jest wycinanych, jak to wygląda, kiedy wjeżdżamy do miast, miasteczek, patrzymy w różnych... Przeszkadza nie chodzi mi tylko to. O lasy. Sam Jarosław Kaczyński mówił o tym, że mógł być lobbying. Do dzisiaj nie wiemy, co z tym lobbyingiem. Jeszcze jedna kwestia, prawo miało zostać zmienione. Przeszkadza mi to, że władza publiczna nieroztropnie wycina drzewa, na przykład pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w czasie wieloletnich już swoich rządów około 250 000 drzew wyciętych w Warszawie. Pan prezydent Gdańska, który postanowił w kwietniu wyciąć 900 drzew w Gdańsku. Mhm. Słynna Aleja Lipowa między Gdańskiem a Wrzeszczem. Historycznie jeszcze posadzona w XVIII wieku. To mi przeszkadza. Natomiast to, że ludzie na swoich prywatnych działkach dostali prawo do regulowania tej sprawy, to mi mniej przeszkadza, bo uważam, że to jest dobre, aczkolwiek powinny też być takie zastrzeżenia, że jeśli drzewo jest naprawdę stare, zresztą powinny być takie zapisy, że ma jakiś obwód po prostu już naprawdę solidny, gruby, to jednak nawet na prywatnej działce powinno być. A kiedy zostanie to prawo zmienione? My chcieliśmy już na tym posiedzeniu Sejmu przedwczorajszym i wczorajszym to zrobić, ale przewodniczący Komisji Środowiska z Platformy Obywatelskiej ogłosił dwutygodniową przerwę. Jakoś bardzo nie zależy Platformie Obywatelskiej na zmianie tego prawa, na jego utwardzeniu. Widocznie chcą tym grać politycznie i chcą, żeby ta sprawa żyła jak najdłużej. Ewa Kopacz nie powinna sadzić drzew? No, ja wiem, do czego pan pije. No niestety tutaj pamiętamy ten... A panu też się tak kojarzy? Ja pamiętam okłamanie polskiego parlamentu. To ale jest bardzo pan sama sprawa. Przyznawała, że została okłamana przez stronę rosyjską, bo takie informacje została dostała panie redaktorze, i później za to przepraszała. Panie redaktorze, ja pamiętam, jak to wyglądało w Sejmie. Dobrze, ale to jest właśnie miara odpowiedzialności tamtego obozu politycznego. Ktoś, kto się dał tak wrobić, kto dał się tak okłamać i potem okłamał całe polskie społeczeństwo i polski parlament, został potem premierem. Ale co, i dzisiaj ja się źle kojarzy z miałem się cieszyć z tego, że ktoś tak naiwny, kto tak naiwnie dał się wystawić Rosjanom, został polskim premierem w nagrodę? To jest właśnie miara tej nieodpowiedzialności. Nie musi pan się z tego cieszyć, wiadomo, że pan z tego nie cieszy, ale pytanie, czy Ewa Kopacz dzisiaj się źle kojarzy, kiedy ma łopatę i przekopuje ziemię? No powinna brać pod uwagę to, że takie rzeczy się pamięta, te wypowiedzi się pamięta i może nie powinna była w tym dziwnym happeningu uczestniczyć. I ostatnia kwestia. Niedawno zostały rozdane nagrody Polskie Orły, nagrody filmowe. Triumfował Wołyń, film Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. Na ten temat nie ma ani słowa na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlaczego? W poprzednich latach było bardzo dużo na temat Orłów, teraz ani słowem. Przecież to jest polskie święto, polskie kinematografii. To mnie zaskakuje i natychmiast teraz jadę do ministerstwa i każę to zmienić czy poprawić. Może ktoś... Czegoś nie dopełnił, bo uważam osobiście, że to jest znakomity film, że on nie został dostrzeżony na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni i nagród tam nie zdobył i to był błąd. I dobrze, że teraz został nagrodzony. Film bardzo ważny, który wejdzie do historii polskiej kinematografii. I jeszcze ostatnia kwestia, miała być ostatnia, ale teraz będzie ostatnia. Repolonizacja mediów to będzie nacjonalizacja? Przede wszystkim dekoncentracja, na tym się skupiamy, a przy okazji dekoncentracji może się okazać, że jest repolonizacja, bo w segmencie mediów prasowych, lokalnych i regionalnych rzeczywiście mamy nadmierną koncentrację kapitału pochodzącego z jednego kraju, konkretnie z Niemiec. Takie media jak Onet czy Newsweek, one są szkodliwe dla Polski?
One są naturalne. My się też nie obrażamy na to, że są ostre politycznie, na przykład Newsweek przeciwko mojemu obozowi politycznemu, ale nie wydaje nam się naturalne, żeby instrukcje dla dziennikarzy przychodzących pracujących w takich mediach, polskich dziennikarzy, przychodziły z zewnątrz od obcego obywatela, który po prostu nie powinien sobie na coś takiego pozwalać. Newsweek powinien mieć polski kapitał? Lepiej by było, żeby czołowe media opiniotwórcze w Polsce były w rękach polskiego kapitału, nawet jeśli są zróżnicowane politycznie. Myślę, że warto brać wzory z krajów dobrze urządzonych, a Francja i Niemcy chyba jakimś tam wzorem mogą być pod różnymi względami. I tam akurat się tych rzeczy pilnuje. Niemcy pilnują, żeby Amerykanie nie mieli mediów w Niemczech, a na przykład Francuzi, żeby Niemcy nie mieli mediów we Francji. Kiedy w Sejmie będzie ustawa depolonizacyjna? Postaramy się, żeby do wakacji projekt ustawy dekoncentracyjnej był gotowy, najpóźniej chwilę po wakacji, ale połowa roku myślę, że jest realna. Będą te przepisy uzgadniane z mediami, z przedstawicielami oczywiście mediów? Zawsze takie ustawy dotykające... Ale nie tylko z tymi, którzy wspierają rząd. Nie, konsultacje społeczne polegają na tym, że się po prostu projekt wysyła do wszystkich istotnych podmiotów, które są uczestnikami tego rynku i będziemy oczekiwali opinii, sugestii, zmian. Czy taki Tomasz List też dostanie oczywiście tego typu informacje? Oczywiście, że tak. Wszystkie środowiska dziennikarskie zorganizowane jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a za chwilkę John Porter.